Well, I was across this, good old world. No, no może taka będzie fałszywa skromność, ale oczekiwaliśmy właśnie czegoś takiego i publiczność nie zawiodła, Zielona Góra nie zawiodła. Koncert wypadł bardzo dobrze. W piekarni zawsze nam się bardzo miło grało. Niepowtarzalna atmosfera. Rewelacyjny klub muzyczny. Świetną robotę tutaj robi Jurek Nowak z Kamilą, żoną. Nastawieni byliśmy na dobry występ, bo zawsze tutaj te imprezy wychodziły. Świetnie przede wszystkim też dlatego, że publiczność jest niesamowita. Jest przyzwyczajona do tej muzyki, wie jak ją odbierać i zawsze jest to żywiołowe bardzo. Lider zespołu Charles Robson, którego poznałem na Jersey, współpracujemy już od 9 lat, śpiew harmonika. W tym roku otrzymał prestiżową nagrodę najlepszego harmonikarza Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem faktycznie jeden chyba z najlepszych harmonikarzy w tej chwili na świecie. Dalej Mike Hellier, perkusista. Z wieloma znanymi artystami współpracował, m.in. z Shermanem Robertsonem, amerykańskim gitarzystą z Teksasu, z Matt Morganfieldem, z którym my też współpracowaliśmy. Jest też szefem agencji Moving Music w Wielkiej Brytanii, która też prowadzi nasz zespół.
Zdrowia. I Ian Jennings, bas, no to jest już weteran, powiedzmy, muzyki w ogóle, ponieważ w Wielkiej Brytanii występował u boku takich ludzi jak Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, Robert Plant, Jeff Beck. No ta lista jest po prostu bardzo długa. No i skromny ja, Filip Kozłowski, na gitarze. No jesteśmy na finiszu rozmów z dużą wytwórnią płytową i no może uda się przebić na ten kontynent, z którego wywodzi się muzyka, którą powiedzmy tak uprawiamy. Więc no, trzymamy kciuki, jesteśmy z tej płyty bardzo zadowoleni. Może na późną jesień wyjdzie. Yeah.
Oni uwielbiają to miasto, to jest w ogóle ich ulubione miasto w Polsce. W paru już byli, ale no Zielona Góra no i piekarnia przede wszystkim nigdy nie zawodzą, jeżeli chodzi o klimat. W ogóle Zielona Góra ma coś takiego w sobie. Bardzo przyjazne miasto dla takiej muzyki. W ogóle dla muzyków chyba. Także no, oni się tu czują jak ryba w wodzie i jak w domu w sumie. Może nawet lepiej.